jak wodnik Szuwarek z gwiezdnym wodnikiem sprowadzili deszcz. Daleko stąd, za mgłą tak gęstą, że można by ją kroić, a może jeszcze dalej, znajduje się staw Szmaragdowe Oczko. W ciągu dnia niczym się nie wyróżnia, ale kiedy tylko zapadnie ciemna noc, zaczynają się tam dziać przedziwne rzeczy. Najpierw w wodzie coś chlupnie, przy brzegu zaskrzeczy, w szuwarach chłupnie, a w wierzbie zagruchocze. Dopiero wtedy z wody wynurza się wodnik Szuwarek. Skrzat wierci pięta, niezwykle ciekawy świata. Już nie może się doczekać, kiedy na tafli wody zamruga pierwsza gwiazdka. Coś takiego! Właśnie pojawił się gwiazdozbiór wodnika, ale nie chce napełnić stawu wodą. Są takie upały, że nasz staw wyschnie. Kła, kła, zupełnie wyschnie. Wodniku, co ty sobie wyobrażasz? Najwyższy czas, żebyś dał nam trochę wody deszczowej. Dopiero jak napada, ale myślę, że będzie to najwcześniej za rok. Sytuacja jest naprawdę poważna. W takim razie zobaczymy. Czemu by nie? Muszę się temu przyjrzeć. Też chcemy zobaczyć, kum, kum. Rech, 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 rech. Melichar! Merdo! Jestem. Dmuchnijcie ze wszystkich sił! Staw już prawie wysechł. Czemu pan się upiera i nie chce dać nam choć trochę wody? Spokojnie, dam. Dlaczego nie? Ale dopiero kiedy napada deszczu. No dobrze, ale kiedy wreszcie napada? Otóż wszystko zależy od gwiazd. Roczny przydział deszczu już się wyczerpał. Proszę łaskawie samemu się przekonać. Oto departament deszczu. Basen jest zupełnie suchy. Dalej widać sekcję wieczornej mgły. Pozostały tylko strzępki. Oto tęcza, a raczej dawna tęcza. Popękała z upału. Poranna rosa też się skończyła i już. Za to w gradowni nie ma gdzie nogi postawić. Zupełnie przepełniona. Ale się zrobiło strasznie zimno. A niech to piorun strzeli. Co to? To nie! Proszę uważać, ani mi się waż! Jesteśmy właśnie w sekcji piorunów. Nie wolno niczego dotykać. Thank you.
Coś ty narobił! Piękne dzięki! Nie ma za co! Już po wszystkim! Wszystkie gradowe kuleczki przerobimy na deszcz! Znowu wszędzie będzie pełno wody! Uwaga! Zaczynamy! Zapełnił się wodą aż po brzegi. W tafli wody, jak w zwierciadle, zalśniły gwiazdki, które tworzą gwiazdozbiór wodnika. Jeśli nie będziecie mogli go znaleźć na niebie, oznacza to z całą pewnością, że wodnik znowu poszedł rozbijać kulki gradowe.